Wystawa powstała w ramach Sztuki do Rzeczy. Motywem przewodnim tej tegorocznej edycji są adaptacje. Zabawki, które zostały wybrane na ten pokaz, to zabawki z recyklingu i okazuje się, że historia recyklingu jest znacznie dłuższa niż współczesne ekologiczne trendy. Wcześniej nie kwestie związane z oszczędnością materiałów i ochroną planety były priorytetem, jednak właśnie ta ekonomia, czyli kwestia tego, że nie było dostępnych przedmiotów, które pozwalały stworzyć atrakcyjne zabawki. Na wystawie jest około 40 zabawek, czyli jest to 1000 kolekcji. Jest to wystawa czasowa, więc tylko w takiej odsłonie pokazujemy dzisiejszą edycję. Są zabawki zarówno z pierwszej połowy XX wieku, z drugiej połowy XX i zabawki współczesne. Będzie można zobaczyć zabawki wykonane z różnych odpadów, z drewna, z metalu, zabawki z puszek po konserwach, z puszek po Coca-Coli, z odpadów z szafy, ze sklejki, z różnych drobiazgów, które były w szufladzie znajdowane i zastosowano do nich różnego rodzaju nowe funkcje. Ale są też zabawki zupełnie współczesne, które są wykonane z plastiku, z gumy, z klapków plażowych. One są naprawdę bardzo piękne, zostały sklejone z różnych warstw i zostały stworzone przez firmę Ocean Soul, która w Afryce prowadzi taką akcję właśnie ekologiczną, czyli zbierają surowiec, potem rzemieślnicy tworzą piękne formy i te zabawki trafiają szerzej na cały świat. Żeby wzmocnić przekaz związany z ekologią i z taką kulturą dotyczącą dbania o nasze środowisko, wprowadziliśmy motyw wstęgi Mobiusa, czyli takiego uniwersalnego znaku, który został w 1970 roku zaprojektowany przez Garego Andersona, Amerykanina, który w wieku 23 lat zaprojektował ten uniwersalny znak, więc będą Państwo mogli zobaczyć, że niektóre obiekty składają się z obiektów zmieszanych, surowców zmieszanych, niektóre to są metale i tworzywa sztuczne, ale są też materiały bio.